Dzień dobry, oto kolejnych pięć stron, które pomogą Wam przeżyć dzień w pracy. Pierwszą taką stroną jest This website will self-destruct.com i ta strona zostanie usunięta, przestanie istnieć, jeżeli przez 24 godziny nikt jej nie odwiedzi oraz nie wyśle tej wiadomości. Bardzo fajna stronka. Ciekawa. Strona jest żywa od 19 miesięcy, 30 dni, 7 godzin i 45 minut, więc jakąś tam popularność ma. Kolejną fajną stroną jest Orb Farm. Zaraz Wam pokażę tą fajną gierkę. Witaj w Orb Farm. To jest twój prywatny ekosystem do stworzenia, wyrzeźbienia i obserwacji. Najpierw trzeba wypełnić piaskiem i wodą, potem dafnie, potem algi. Dobra, tworzymy najpierw wodę. Potem sobie stworzymy. Czekajcie, wezmę to tylko troszeczkę niżej. To jest sand. Piasku trochę. Trochę alg i dafni. Troszeczkę zielonego. Jakieś rybki. Można zrobić sobie drzewa. Bardzo fajna gierka. I tutaj w zależności od... Mamy tutaj balans CO2 i tlenu. I musimy tak balansować całym ekosystemem, by wszystko przeżyło. Cały ekosystem. Stone. Dobra. Tu rzucimy jakieś stony. Bardzo fajna gierka. Znowu algi, żeby się rybki miały co jeść. Przyspieszymy. Tutaj widzimy, że CO2 wzrasta. No i tutaj coś się zrobiło. A, chyba nie przeżyją. W każdym razie super, polecam orb.farm. Kolejną taką aplikacją jest coś a la Street View, ale sobie wchodzimy do piramidy Ramzesa VI i sobie możemy całą piramidę zwiedzić bez wychodzenia z domu. Jest to bardzo ciekawe. Wszystkie hieroglify po kolei. Kiedyś próbowałem się nauczyć tego, tylko że język hieroglifów ma bardzo wielorakie znaczenie. I dopiero trzeba znać cały kontekst języka, by sobie poskładać wszystko.
do kupy i by nabrało sensu każde zdanie. Po prostu trzeba znać kontekst. Na przykład tutaj to pewnie o jakichś bogach, nie bogach. Nie, no fajna. Fajna piramida. No i to wcale nie takie małe jest, nie? Tutaj. Widać, że gość techno był całkiem. Wow, gdzie ja idę? Całkiem mocarny był. No i wszystko w 3D. Nie, tak całkiem sympatyczna wycieczka. No i tutaj to jest chyba jego sarkofag w ogóle. Hop. Ej, przeszliśmy przez barierkę, nieładnie. Nie, może na potrzeby tego pozwolili mu im. Nie, to się możemy zobaczyć. Ciekawe, ciekawe. Miał kasy człowieczek. Dobra, i to jest taka kolejna stronka outsidesimulator.com i sobie możemy. Jest to symulator chodzenia. Patrzcie. Tu naciskamy. To w pandemii było takie bardzo, bardzo popularne. I sobie chodzimy. Jak za starych, dobrych czasów, nie? Przedpandemicznych. Pokazane, jak kiedyś było fajnie. Ej, chodzi sobie człowieczek z kamerką. Tak nostalgicznie można powiedzieć. Nostalgicznie. No dobra. A druga taka akurat na takie sylwestrowe, akurat będzie okazja w Sylwestra, żeby to wykorzystać, jest drinkinggamezone.com, czyli różne gry związane, alkoholowe gry związane z kartami, z pongiem, z monetami, nawet z jakimiś videogame, card drinking games, łącznie z pokazane są zasady i wybór tych gier, jeżeli chodzi o takie posiadówy i na urozmaicenie sobie rytuału spożywania alkoholu jest naprawdę sporo. Nawet nie wiedziałem, że jest tyle tego. Nie wiem, zwykle na studiach u nas to było po prostu, że się lało i piło, nie? A tutaj, no naprawdę jest fajna. Naprawdę daje radę. I tak samo, jeżeli chodzi o Ponga. Tylko, że Pong teraz, przez to, że już nie ma tych plastikowych kubków albo są trudno dostępne, to chyba jest passé. Teraz to bardziej kubki są takie bardziej drewniane, bardziej papierowe. Ale jest. Jest co czytać i jest w co grać. No tak samo jakieś Coin Games. Do wyboru, do koloru. No plus jeszcze gry takie, które no, które pasują do picia. To mnie dziwi. 1 plus Type Solo. Że co, że pijesz i. Nie wiem. Dziwne.
No dobra, ludzie, to chyba tyle z takich rzeczy w tej części i może za kilka dni następną część pokażę. No tak więc miłego przeglądania w pracy. Trzymajcie się i hej.